przejść, spotkanie z producentem. Tutaj zastanawialiśmy się, jak może to się postosowane przez firmy produktowo, na przykład tu przy ulicy Zakiewskiej, Wiktora oraz Stowarzyszenie Zakrawa. Jeszcze poprzednio na zaproszenie szkoły podstawowej w Poznaniu i na zaproszenie gimnazjum w Mogilana, który uczestniczyłem w Akademii z okazji i na rewelacji nowego roku szkolnego 2015-2016. 2 września spotkanie z przedstawicielami Komisji Generalnej Dyrekcji Drogi Autostrad w kraju dotyczące możliwości wspólnego planowania ścieżki dla pierwszej kończącej kładkę z ulicą Metrową i kładkę z ulicą Zasiedla. 4 września spotkanie z organizatorami drugiego typu niepodległości, które ma odbyć się 11 listopada. Podział obowiązków w organizacji 4 września projekt Urzędu Jutra analiza przesuwania dotychczasowej realizacji projektu. A 8 do 10 września w Krynicy na forum ekonomicznym w Wojtowie Burmistrzów. 11 września spotkanie Rady Społecznej z prezesem Mogilana. 15 września spotkanie Wójtów Starostów Krakowskich. 16 września spotkanie Ministerstwa Infrastruktury z panem ministrem Borowiczewskim w Warszawie w sprawie przez panią poseł Jan Paczołek. 17 września na razie prawie sztuł. Również 17 września spotkanie dla zarządu powiatowych dotyczących miejsców na waszystości. 22 września spotkanie z wicemarszałkiem poza firmy wraz ze strażakami na to spotkanie godzina 10.30 spotkanie generalnej dyrekcji drogi autostrad dotycząca wiadomo w zasadzie ulicy Metrowej. 23 i 24 czyli od wczoraj do dzisiaj uczestniczyłem w zebraniu Platformy Grupy Działania Wieżna Ławica. Jest tam to wszystko na komisji na sesji dzisiejszej. I szanowni państwo, niniejszym również informuję, że obowiązki wojewódzkiej strefy ochrony środowiska decyzją z dnia 4.15 nałożona gminę karę pieniężną w wysokości 27 516,07 za nieosiągnięcie w roku 2014 wymaganego poziomu rekultywacji. Decyzja ta jest nieprawomocna i obecnie przygotowywana jest na powołanie, niemniej jedna szansa na jej realizację. Podczas analizy dokumentów, w szczególności obowiązki odbierając odpady, wyszło na jaw, że gmina zabezpieczyła swoich interesów w sposób właściwy. W szczególności w umowie brakuje postanowienia o możliwości przeniesienia krajowej umowy na wykonawcę. Oczywiście wiesz, że sama gmina nie ma żadnego wpływu na poziom rekrutacji odpadów i za te kwestie powinien odpowiadać podmiot, który został wykupowany do odbierania odpadów. W razie umowy obowiązującego w 2014 była poddana ocenie pracy prawnej ochrony Sylwii Zieńko-Smata, która zaakceptowała treść umowy zawierającej takie istotne fakty. W razie niepowodzenia decyzji gmina rozważa osiągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych wyżej wymienionej pomocy prawnej oraz pomocy chwili obecnej. Nasze słowo umowy zaproponowano przez zespół doradców prawnych obsługujących obecnie gminę zabezpiecza interesy gminy w tym zakresie, przerzucając odpowiedzialność za ewentualne kary na wykonawcę, co skutkuje tym, że obecnie z informacji uzyskiwanej od wykonawcy nie dochodzi do przekroczenia poziomu rekultywacji. Od 10 do 24 sierpnia spotkał okresu tego roku. 3 sierpnia przed urlopem mieliśmy spotkanie z panem przewodniczącym Rady Gminy Wrocławia. Wtedy to jest skierowana prośba Rady, Rada Sesja Rady Gminy. Głosowałem pan na ponad 27 3 września, ponieważ jeden z tych terminów był dany właśnie, aby wręczyć powierzenia nowym dyrektorom po konkursach i poszedłem dyrektora szkoły do zakładu dyrektora. Ponieważ nie miałem takiej możliwości, to sesja była zakończona w czasie mojego roku, dlatego która poprosiła o powstanie i poproszę pana doktora Kazimierza Majetę
że teraz się dogadujemy, że było jakieś spotkanie i była rozmowa na temat tak poważnie i Wojtek który ma 20 minut na każdej sesji, czy po prostu tyle na czasu, jak potrzebujemy, żeby opowiedzieć, co robi na ten temat. Na razie nic nie powiedział i nie poinformował o tym, że było takie spotkanie. Teraz chciałbym Państwu powiedzieć, że ta rezolucja, która dzisiaj uchwalimy, to oczywiście nie jest jakiś dokument taki wiążący wszystkich do wykonania wiadomo. Natomiast ja to traktuję zielony światło, że te informacje, jeżeli jest skład otwarcie na wydanie częściowo pieniędzy na tą koncepcję z pieniędzy gminnych. Tak jak mówię, rezolucja ma być skład opłaty na wydanie tych pieniędzy, rezolucja ma tak jakby pospieszyć wójta w tej decyzji, dlatego że ja do tej pory jestem. Dlatego, że ja do tej pory nic z tym kierunku nie robił, przynajmniej nic do tej pory nie mówię, że robi w kierunku porażenia bezpieczeństwa na zapotencji. Nie. Panie Rano, na wózku przyszłości, bardzo proszę, dokładnie słuchać i czytać ze zrozumieniem. Informacja Pani Radnego też robię publiczną kwotę, ponieważ wielokrotnie w swoich sprawozdaniach informował o moich działaniach dotyczących tego. A były tam serwencje. Jeżeli popatrzymy to protokołu z sesji radnej numer 9 do 20 maja 2015 głosu terminu Rady tej cytuje na podstawie Trzeciej Rady. Termin był ustalony. Następnie 2 czerwca również o tym mówiłem sprawozdanie. Mówię o spotkaniu w ministerstwie dotyczące wyborów. Ale to doszło do skutku, ponieważ wtedy minister podał się o komisji. Wspominałem o tym również w swoich sprawozdaniach. Następnie mówię o piśmie ministerstwa, które było i odpowiedzi ministerstwa pana dyrektora departamentu drugi adresat Rafa Uwaga z dnia 27 lipca. I to było sprawozdanie u wójta z 24 września. 16 września odbyło się spotkanie z panem ministrem Olszewskim, czyli teraz 16 września. Zapominam o zarządzie inwestycyjnego budynku, o waszej jakby było możliwość szybkiej realizacji. O tym będę szczerze nie wiem, w formie wniosku, który już teraz chcę przybyć. Czyli proszę Państwa, jak widać, rezolucja Państwa jest przynajmniej 4 miesiące spóźniona. Opinie prawników wykluczają przeznaczenie finansów publicznych na drugi kraj. Może się postać tylko wtedy, gdy zostanie podpisane porozumienie między gminą a wydawanym procesem. Takie porozumienie mogło już być dawno podpisane jeszcze za poprzednio bardzo zadłużenie obu terenów. W takiej sprawie rzeczy jako organ wykonawczy w gminie Mogilany nie mogę wykonać żadnego rezolucji, gdyż naruszyłem przepisy ustawy o funkcjonowaniu. Chciałem za tą samą informację mężczyzn do walki w roku zamówień publicznych do wykonania i posłuchania funkcji. I króciutko, to realizacja dalej prawie rzeczy dają ostatnio już dzisiaj. Uruchomione jest kolejne potwierdzenie projektu samego, dwa pomocy projektu, dalej trwa realizacja projektu pod nazwą razem z zintegrowanym zasobem urzędu funkcjonalnego. Zapraszam do realizacji projektu pod nazwą wzmocnienie analizy współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami zarządowymi, jak i realizatorami zadań publicznych. Przekazał zostały również dokumenty i zdanego podpisania umowy dotacji dla projektu pod nazwą Zakup Wieży Ochrony dla Kasy Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Mogilan. Następnie zakończono realizację projektu pod nazwą Zakup Stołów Czysteł Higieny oraz Stojaku Szatury do Pomieszczenia Gminy Krakowskiej Mogilan w wyniku zakupu z Gminy. I teraz, jak już to wszystko zakończyli, to rozliczali na konto Urzędu
wsparcia na ofert dopiero 14 października. Przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej już 14 września. Zimowe utrzymanie drogi kwalifikacyjnej systemu zimowym 2016. Tutaj trwa weryfikacja ofert, podmiotowa ofert było 3 przedziemne systemy. Jeśli chodzi o obraz usług, zaplanowanych celów na terenie gminy, ta rodzina ulica służy do rozwiązania produktów w pobocznym. Co tydzień trwa w poniedziałek sprzątanie przystanków MRK na miejsce personalne. Zamontowano również tablice przyjęte w kolicze na błędy szanę pobocza sukcesywnie dwa razy w osach punktów kuleczów kanary. Jeśli chodzi o osera, stopnia zarazu, zakończyliśmy pracę wakacyjną, pracę po szkołach, zespół ze szkoły powinna być zespół morskie, zespół szkół krajów wykonała pracę morskie oraz wykonała przerwę w instalacji elektrycznej wraz z instalacją informatyczną. W sekretariacie w Polsce, która ma zamontowaną na okazjonalną przybyciu wojsko, w szkole w Cinie, pracę montowe satysfakcyjne, wykonaną na poczekaniu szczęścia przyczyny pracy w Polsce w klasach. Szkoła w Osadzie Świętego to na razie zagraża urządzeniem znajdujących się na placu zabaw. Wykonano również prawne remonty w aplikacjach, zlikwidowano wycieki w kranach i inne zgłaszane przez dyrekcję ustawki. Jeśli chodzi o szkoły wywiadowe, to prace remontowo-warskie, również remonty w aplikacjach pośredników. Jeśli chodzi o inwestycje gminne, to droga gminna numer 019 to jest droga opętli od strony Pila. Tam zostały wstrzymane karaty na ludzi, na mieście i poszedł karaty wyszące w droga gminna 017, również w towarach kolektywa na mieście. Droga gminna 022 poczyna w towarach rozkazów do plus na prawo przejazdu gminnej przez Krzywice. Jeśli chodzi o Pilary, to mamy ulicę Krakowską. Tam poza to zachowanie, poza to zastąpienie na parkingu, już pozwolone ulicy Słowiańska, poza to zastąpienie droga do ulicy Rzymska Poczta, wykorzystywano 120 metrów bieżących, ulica Gębowa Okręgów, ulica Parkowa, osadzono statki drogowe, ulica Świętych Wypłat, imienia Kośnieta, Wrażenie Zdrowia, tam były prace finansowe przy spotkaniu do właściciela, kanalizacji, urzędu gminy, różne środki, kontroli, remonty, ulica Wigardowa, ulica Zachowiańska. Ta powiem, gdzie jest nasz cyklin oraz zamieszczono wioski i na ulicy Wielkiej Kopalni wszystkich. Wygrano ryzyko od biletowa, w tym biletowa od dnia wczorajszego został uruchomiony na przejście do urzędu gminy. Jeśli chodzi o przemysł droga 059, tam również program rów osobowo przewóz do Radikowej Dyrekcji. Jeśli chodzi o Kuleszów, droga 041, ułożono punkt na szyję wykonany w Kurczowie. Droga 124, również w Kurczowie, ułożono punkt na kolejowe. Droga gminna 040, w Kurczowie, ułożono punkt na szyję wykonany w Kurczowie. Osadzono ruch bezofrony oraz ułożono punkt na kolejowe. Jeśli chodzi o kolejów, tam mamy droga gminną 033, więc zamontowano przystanek do Petra. Droga gminna z Bojanów, droga została skręty po szkole po odcinach. Dzisiaj zamontowano przystanku głównego gminy za sklepem gminowo układanie kurtek, który już się zakończy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kraj, to w zasadzie osobom przystankiem PKR jest zarówno to, że transportowano te małki z momenty Józa Księżyczka Poczta oraz kariantu recyklingu. I tutaj siedzi w ulicy Księżyczka, to gdzie w tym miejscu wielki podpisał dla mieszkańców, którzy na ulicy Księżyczka, z ulicy Kurzu, 500 metrów, z własnej inicjatywy zakupili recyklingę i pomogli w pracach, te prace trwały cały dzień, pomogli w tych pracach na rozmianę naszą recyklingę. My, jako to rząd, jako to zawodowcy, jako prawnik, uczestniczyło w udzielaniu sprzętu, czyli to parę
szaleństwo poszedł ceny na kwotę 23 720. Proszę Państwa, sekcja pomocy społecznej na dzień 11 września pomocą społeczną objętych jest 270 rodzin. Cel realizacji zadań udzielania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w okresie od 26 maja do dzisiaj wydano 27 decyzji przyznających za siebie okresowe, wydano 2 decyzje przyznające za siebie sprawę oraz wydano 1 decyzję zmieniającą, 1 decyzję powielającą. Wydano 61 decyzji na siebie celowe z przeznaczeniem między innymi na zakup pochwałów, odzieży, zakup ubrań, pokrycie kosztów leczenia, w tym dofinansowania do pomocy zdrowotnych. Wydano 43 decyzje przyznające za siebie celowe na zakup żywności. Od 3 września do żywienia w szkole objętych jest 70 dzieci. Ośrodek pomocy na żywienie przy szkole dla 2 dzieci. W 6 rodzinach realizowane są miejsca na mieszkanie specjalistyczne usługi opiekuńcze. 7 osób objętych jest pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu na mieszkanie. 9 rodzin jest objętych wsparcie asystenta rodziny. Na bazę społeczne, społecznie użyteczne z telefonami w ten sposób 9 są osób bezrobotnych zarejestrowanych w tej pracy bez prawa do zasiłku lub wcześniej pracy z oświadczeń pomocy społecznej. I na bieżąco wydawane są wnioski o przyznanie ogólnopolskiej karty, że rodziny na dzień 11 września wydano tych kart do 196 rodzin. Liczba wydanych kart to jest 1027, w tym opiekunowie 380 i dzieci 347. Na bieżąco oczywiście są wydawane zobowiązania pracy z ustawą o pomocy społecznej. Następne sprawozdanie, jeśli chodzi o inwestycje, czyli dla referatu. Przedmiotowa rozbudowa przedszkola w Bratowie. Jak już cytuję, to już stanie wcześniej, a przedszkola już działa, wszystkie porozumienia i odsłonę możemy w tym inspektora pracował. Przedmiotowa mamy do rozbudowy inspektora na sam ten wszystkie pozwolenia na tworze budowy mamy i ten odpowiedni szkodzony. Jeśli chodzi o rąki, które w szkole, to jest wspomniane wcześniej. Zabudowano po przyszłości szkole podstawowej Mokila na dobre wymalowaną formę. Wymieniono się wymalowaną w tej samej szkole podstawowej Mokila. W zespole szkół w kraju było wymieniono 8 sztuk okien w piwnicy. W zespole szkół w kraju również wymalowano sobie pokój dyrektora. W szkole podstawowej w Bytowie w tej samej lekcji wymalowano następnie w Ostani pokój do drogi powrotem do szkoły na wejście na zakup szkoły. Przebudowa budynku szkoły w Kamara na przedszkole tutaj jest ogłoszona przed właściwie chwilę wcześniej z obecnym wydarzeniem. Jeśli chodzi o kompensację, w Rusinie ulica Średnia ma wydano 50 metrów wiążących sieci kompensacji sanitarnej. Wykonano się kanali w budynku, które wykonano się
trzeci lipca mnie odbył się 6 przedmiot na przedrażdżionych kuchowie w Chorobicach z powodu braku oferentów. Na dzień pierwszy października ogłoszono przetarg na sprzedaż gimnazjum Kujana na kwotę 9 milionów. Na terytorium w formie umowy przekazania nieruchomości gminom i gminy pozyskała działkę 346-15. Kilka kolejnych przepisy do umowy jest to na wyznawcy do poszerzenia formy gminy w ramach programu terenu też bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbestu. Do tej pory odbywało z terenu gminy około 56 ton detalitu. Jeśli chodzi o komputery, to 26 sierpnia zorganizowany został rejestr. Może spotkać w roku do zatrudnionych i zauważył, że dziecko życzyło się na siebie dzieci i być osób kobiety, w tym dobrego dziecię, które poszło na kolego brzegu strefu. Natomiast on zapewnił opiekę kompletu do 17 roku, ubezpieczenie i kompletu przewodnika. W ostatnią sobotę sierpnia, w okresie 9 sierpnia, w okresie 9 sierpnia, to zorganizowano Thank you.
Natomiast
Thank you.
Thank you.
Thank you.
it's less efficient. It's not of course not efficient to the Thank you.
Zależności od tego, żeby elementy zdecydowały, czy to jest przeprowadzone do konsultacji społecznej.
strefy przyjęcia zasad i trybów. Okazuje się, że gminy przed każdym razem konsultacjami mają obowiązek podjęcia uchwały wraz z załącznikiem dotyczącym regulaminu przeprowadzenia konsultacji. Tak, regulacja jest tryb i zasady. Thank you.
Thank you.
każdy obywatel, zależy mieszkanie cywilne, gdy mieć wpływ na to, jakie inwestycje są podejmowane, a zwłaszcza to, jakby są długo oczekiwane. Ryje, to wielka odczerpa na to, że to są przebudowane. Podobnie ulica Świętego Bartłomieja, podobnie ulica Szkolna. Więc musimy mówić, że na przykład nam 8 lat nie zależy na tym, żeby w końcu jakiś wywrot naszą wydarzenie było. Yeah.
Thank you.
chce na się zbawkę. Zwróciłem się do Pana z pytaniem, czy trzeba w sesji pogłoszona została w sposób, który mi mógł odpowiedzieć na tak. Wszystkim nie byli tego wcześniej, czyli na mojej opinii przy odpowiedzi decyzji o całej sesji. Sama decyzja o przerwie jest już znaczna.
tym chwała. Moje badanie dla mnie. My w tym momencie w ogóle nie szanujemy ani radnych, ani mieszkańców, ani mnie, ani po swoim urze, ponieważ i nie zapytam, czy może być sesja w poniedziałek. Poza tym, że przełączamy się z wie, czy powinna być uchwała o odroczeniu przerwy. Nie bawmy się w takie spekulacje, czy przerwa ma mieć 10 czy 15 minut, czy przerwa może mieć tydzień, bo ten sposób, w którym przerwa może mieć rok. Słuchajcie, to jest ciekawe, panie radny. Przerwa, a przerwanie sesji, czy przeniesienie sesji na masę dzień, to są różne rzeczy. Bo przerwa też 10-15 minut i do tego nie potrzeba żadnej uchwały. Zresztą to już na sesjach się odbywało i to żadna nowość. Przerwamy na 10-15 minut, robimy tak jak chociażby przyjmowania przy szkole, nie swoje interesy. Natomiast wyraźnie się statut mówi do przeniesienia, do przerwania i na inny termin trzeba uchwały. I trzymajmy się statutu, bo sami żeście Państwo niedawno, po miesiącu, czy po miesiącu, może się Państwo statut zmieniali, bo tak żeście zmienili. Nie zmienialiśmy statutu, bo nie ludzie to po pierwsze, po drugie, bo odczytam się jakieś modlitwy. Wiecznie, tak nazywa się, wyprostujemy jeszcze jedną rzecz. Ogłosimy przerwę. Nie trzeba przerwę do poniedziałku do godziny z 9. Państwo, ja proszę przede wszystkim uważam, że tych szlaków to jest jakiegoś rozwiązania.
Thank you.
Zgodę na zmianę
się wstrzymał. Nie ma ani jedna wstrzymańca. Thank you.